Mieliśmy trochę przerwy, a po igrzyskach odpoczęliśmy, spędziliśmy wreszcie troszkę więcej czasu z naszymi rodzinami, z naszymi najbliższymi. A to dało nam na pewno trochę takiej pozytywnej energii. Przyjechaliśmy tutaj, aby popracować nad swoją grą i jak najlepiej zaprezentować się na Mistrzostwach Europy przed naszą publicznością. I mamy nadzieję, że ta publiczność zawita na halę, że będzie jak najwięcej i że oczywiście będzie nas wspierać tak jak zawsze. Turniej będzie długi, więc z pewnością sprzyja to tym drużynom, które będą po prostu najrówniej grały i mamy nadzieję, że ta faza pucharowa w fazie grupowej pokażemy się z jak najlepszej strony, wywalczymy sobie jak najlepsze miejsce do gry w dalszych fazach turnieju i ta faza pucharowa będzie szła dobrze. Wiadomo, że generalnie poziom siatkówki na całej świecie się bardzo wyrównał i czy to na świecie, czy w Europie przede wszystkim. Myślę, że w Europie jest tych drużyn zdecydowanie najwięcej, tych takich, które po prostu grają dobrą siatkówkę, więc no myślę, że zdecydowanie, jeśli chodzi o naszą grupę, no to myślę, że Serbowie i Belgowie to zdecydowanie dwie takie najlepsze drużyny, ale myślę, że żadnego rywala nie można zlekceważyć, także my podejdziemy do każdego meczu ze 100% zaangażowaniem i będziemy chcieli czerpać radość z tej gry i będziemy chcieli też sprawić radość kibicom, którzy będą na hali i przed telewizorami.